Za mikrofonem Łukasz Mróz z kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. W kolejnym odcinku chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów, które rzuciły mi się w oczy, kiedy czytałem przygotowany przez Contract Advisory Services raport o sporach budowlanych w Polsce 2020. Raport uwzględnia w szczególności wpływ pandemii spowodowanej koronawirusem na spory budowlane. Zanim jednak przejdziemy do samych wniosków i tego, co zwróciło moją uwagę spośród nich, słów kilka o samej metodologii, ponieważ warto jest ją określić, żeby zaznaczyć kontekst, w jakim powstał ten raport i to, czyje opinie na niego się składają. Ponieważ organizatorzy wskazują, że zaprosili do niego szereg osób, ostatecznie otrzymali 84 odpowiedzi na rozesłane przez siebie ankiety i tu już zaznaczono, że trzeba brać pod uwagę, że próba takiej skali nie jest może największa. Niemniej, mimo to, że nie są to jakieś wielkie liczby według mnie, i tak warto zapoznać się z tym opracowaniem i można je potraktować, jeżeli nie jako cokolwiek innego, to jako jakiś tam podkład pod rozmowę na temat problemów, które on porusza. Co do tego, czym zajmują się osoby, które były ankietowane, no to mamy tu zarówno inżynierów doradców, kadrę techniczną, administracyjną, finansową, działającą zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców. Są też nieodzownie prawnicy. Przy czym trzeba od razu zaznaczyć, że w lwiej części, bo 73% uczestników to są to przedstawiciele wykonawców, co widać zresztą po wyjaśnieniach, które są w tym raporcie i po odpowiedziach i statystykach, które z niego wynikają. I znowu, nawet jeżeli przyznać, że mogło być tu szersze grono zamawiających, to mimo to nawet jako takie pokazanie podejścia wykonawców co do tego, jak widzą problemy rynku, wydaje mi się ciekawym opracowaniem, wartym zapoznania się. I tyle tytułem wstępu, a przechodząc do tego, cóż, jeżeli chodzi o mięso, o to, co grube, co warte wyłapania w tym raporcie. Na pierwszy ogień ruszyły główne przyczyny sporów, które ankietowani widzą na prowadzonych przez siebie kontraktach. I tutaj tym głównym obszarem był wzrost kosztów realizacji umowy. Co nie zaskakuje, no bo o cóż mamy kłócić się, jeżeli nie o pieniądze. Tym bardziej w czasach takiej niepewności i w czasach, które charakteryzują się dużą zmiennością warunków, w których realizowane są kontrakty i w związku z tym też zmiennością kosztów, które są do poniesienia w związku z tymi kontraktami. Także mocna pierwsza pozycja tej akurat sfery wydaje mi się całkiem naturalna. Nieco dalej uplasowały się odmienne warunki zastane na placu budowy i ten element wrzuciłbym do jednego worka z pozycją 3A czy 3B, ponieważ w przypadku trzeciej odpowiedzi dwie przyczyny zdobyły takie same poparcie ankietowanych, nieco ponad 50%, błędy i pominięcia w dokumentacji przekazanej przez zamawiającego. Czyli mamy z jednej strony odmienne warunki, czyli cóż, nie do końca znaleźliśmy w gruncie chociażby to, czego się spodziewaliśmy i co, patrząc na dokumentację, zakładaliśmy, że w tym gruncie się znajdzie, a z drugiej strony możemy mieć błędy samej dokumentacji, czyli nie do końca możemy wywiązać się ze swoich obowiązków wzniesienia danej inwestycji, zrealizowania danego obiektu na podstawie papierów, które otrzymaliśmy od zamawiającego.
I tutaj to też jest sfera, no, proza życia takich sporów na placu budowy, która swoją drogą, no, jest też w ostatnimi czasy mocno dostrzegana przez orzecznictwo sądowe. Tutaj Sąd Najwyższy szczególnie bardzo mocno podkreśla w swojej działalności ostatnio, że jeżeli w związku z wystąpieniem błędów projektowych są do poniesienia koszty, które mają znaczną skalę, no to stroną, która powinna wziąć to na swoje barki, nie jest wykonawca, a powinien poczuwać się do tego zamawiający. I innym, to kolejnym elementem na podium, czyli tym kolejnym elementem ex aequo z błędami dokumentacji, jest brak podejmowania, czy też opóźnienia w podejmowaniu kluczowych decyzji. I to ładnie też zazębia się z kolejnym elementem, o który byli pytani ankietowani, czyli z przyczynami braku rozwiązania sporu, bo tu z kolei prym wiedzie obawa o odpowiedzialność za podjęcie decyzji. I to jest ta sfera nieodzownych bolączek podnoszonych przez wykonawców, w odczuciu których, no, mamy taki klincz decyzyjny za każdym razem, kiedy jest potrzebne wyjaśnienie jakiejś spornej kwestii na placu budowy, która wiąże się z kwestiami finansowymi i w perspektywie może też z koniecznością złożenia podpisu na jakimś dokumencie, który z kolei w dłuższej perspektywie może okazać się bolesny i w związku z tym, no, szczególnie po stronie zamawiających przypisywana jest przez wykonawców często właśnie niechęć do opatrzenia czegokolwiek swoim podpisem i rozstrzygnięcia czegokolwiek, żeby nie podpadać pod nieśmiertelne obawy co do trzyliterowych instytucji, które mogą zainteresować się takim podpisem. Jeżeli chodzi o te główne przyczyny sporów, no to tutaj widać dość mocno to wykonawcze podejście do tego raportu i wykonawczy udział w nim. Ja osobiście jedyne, no, zwraca mi tutaj uwagę taki troszkę jednokierunkowe podejście do tematu, ponieważ, no, mówimy o bardzo złożonym rynku, bardzo złożonych problemach, wielkich projektach, o naprawdę ciężko do wychwycenia, często w zakreślonym zakresie ryzyk. I szczerze mówiąc, w momencie, kiedy jako główne przyczyny sporów, takie mocno wyróżniające się, właściwie słyszymy jedynie co to elementy wskazujące na zamawiającego, to miałbym jednak taką refleksję, że widziałbym tutaj chyba troszkę posypania głowy popiołem przez wykonawców, czy może nawet samą refleksję nad tym, że słuchajcie, tak patrząc na tą ankietę, to bijemy jak w bęben w tą stronę zamawiającego, ale może jednak też problem jest po naszej stronie, chociażby w zakresie naszej umiejętności szacowania ryzyka czy metodologicznego podejścia do przygotowania się do danej inwestycji albo akceptowania pewnych rozwiązań umownych, kontraktowych, które już podpisując wiemy, że nie są dla nas najkorzystniejsze, ale podpisujemy, bo być może jakoś to będzie i zakładamy też widząc chociażby jakość dokumentacji projektowej, że nie jest to dzieło najwyższych lotów, ale być może problemy z tego nie wynikną. Także tutaj nawet nie starając się wbić szpilkę jakąś wykonawczą, ale wydaje mi się, że zyskaliby wszyscy uczestnicy rynku, właśnie gdyby opatrzeć jeszcze ten element głównych przyczyn dodatkowym pytaniem, że w porządku, drogi wykonawco. Tak dla czystego pytania, takiej zabawy intelektualnej, pomyśl, co mógłbyś przypisać sobie, bo warto też chyba popracować nad swoją stroną, nie wskazując absolutnie, drodzy wykonawcy, abyście nie poczuli się urażeni, że jesteście głównymi sprawcami problemów. W każdym razie, jeżeli chodzi o przyczyny braku rozwiązywania sporów, to na pierwszym miejscu jest ta obawa o odpowiedzialność za podjęcie decyzji, o której mówiłem, ale ciekawe jest zestawienie, że jednocześnie ankietowani nie przypisywali kontrahentom działania w złej wierze. Ono znajdowało się nisko, czyli nie widzimy, że jest problem decyzyjności, jednocześnie nie stwierdzamy, że ktoś w
w sposób taki bardzo nieprzyjemny, chce nam zrobić krzywdę i celowo, żeby było nam nieprzyjemnie w życiu, przedłuża proces decyzyjny czy odmawia podjęcia jakichś tam stanowisk. Bardziej tutaj widać takie dostrzeganie problemu systemowego, czy no takiej nieodzownej jednak rozbieżności interesów stron, które zawsze się pojawiają, kiedy jedna z nich chce coś zbudować taniej, a druga widzi potrzebę do inwestowania z budżetu projektu, który jest prowadzony. Także taki pozytywny akcent wskazujący, że okej, widzimy tutaj jako ankietowani, czyli głównie wykonawcy, że mamy barierę decyzyjną, ale nie jest tak źle, żebyśmy przypisywali tą barierę decyzyjną twojej złej intencji, mój drogi kontrahencie, inwestorze. W związku z tym no, widzimy po prostu, że problem ma wyższy wymiar systemowy, co z kolei jest dobrym punktem do tego, że jeżeli już zdajemy sobie z tego sprawę, to możemy definiować działania, które zmierzałyby do wyłączenia tego problemu. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Jeżeli już mamy ten spór, który jest i spory są, no cóż, niesłabnące i nie bardzo też ankietowani widzą szansę na to, że ich ilość zmniejszy się w możliwym do przewidzenia czasie, jakoś trzeba go rozwiązać. I tutaj najczęściej wskazywaną metodą, jako najpopularniejsza, jest poczekamy, zobaczymy. Czyli, no cóż, wyszedł problem, wypychamy go z jakąś tam notyfikacją do drugiej strony i siedzimy, czekamy. Ta druga strona, nawet tak na dobrą sprawę, zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja. I też troszkę bierze na przeczekanie, no i tak sobie patrzymy głęboko w oczy i czekamy, czy któraś ze stron zdecyduje się przerwać ciszę tego patrzenia jakąś tam decyzją. Co ciekawe, tak jak jest to wskazywane jako najpopularniejsze podejście do sporów, bo metodą rozwiązywania tego raczej chyba nie nazwałbym takiego podejścia, o tyle jest jednocześnie wskazywane jako najmniej skuteczna. Czyli, cóż, mam świadomość, że idąc w tym kierunku na wiele nie mogę liczyć, no ale z drugiej strony nic to mnie nie kosztuje, a może okaże się, że jak wrzucę temat drugiej strony, to w ogóle sporu nie będzie, bo dla niej będzie to moje stanowisko przekonujące, więc w pierwszej kolejności pobawię się w to zarzucenie wędki i oczekiwanie na to, cóż na niej wyskoczy. To, co padło w relacji do ubiegłego roku, jeżeli chodzi o rozwiązywanie sporów, to zainteresowanie sądami. I tutaj zakładam, że pewnie w dużej mierze przyczynił się postępujący no, czas, który trzeba odczekać, żeby ujrzeć wyrok sądowy. I strony zauważają coraz bardziej chyba, że droga sądowa to zamrożenie kapitału na długi czas i nie jest to chyba najbardziej optymalny sposób wyjścia z klinczu. Chociaż z czasem i tak dochodzi często do tego, że strony trafiają do sądu, bo tak jak się zweryfikuje w zestawieniu jakby odpowiedzi ankietowanych w tym zakresie, to widać, że najczęstszy scenariusz to jest ok, odpalamy najpierw te poczekamy, zobaczymy. Jeżeli nie chwyci, próbujemy negocjować, a jeżeli nie chwyci, no to zostaje nam sąd. I w takiej chronologii strony często wskazują, no, że odnajdują się, bo szczerze mówiąc średnio widzą alternatywy skuteczne dla wyjścia ze sporu. A gdzież tych sporów jest najwięcej? Kto ma wątpliwą przyjemność bycia w grupie najwyższego ryzyka? Tutaj mocno dominuje infrastruktura drogowa. I mamy, znowu oceniając, z czego może to wynikać, same inwestycje, no, jeżeli chodzi o sam projekt, to oczywistym jest, no, truizm, iż większy, tym więcej jest szans na to, że będzie boleśnie i ryzykownie, a projekty infrastrukturalne mają tendencję do bycia nie najmniejszymi. Z drugiej strony ja sam, myśląc o tym,
co może się tutaj przekładać, to świta mi w głowie połączenie ryczałt oraz zaprojektuj i buduj. Bo taka mieszanka to często aż prosi się po prostu o spór i trzeba go wpisać po prostu jako ryzyko, jedno z wielu prowadzenia inwestycji. I ciekawa opcja tutaj nie na zdecydowanie niższym wyrokiem, wynikiem, przepraszam, może się pochwalić infrastruktura kolejowa, która też była uwzględniona w tym zestawieniu. I odnośnie takich kontraktów, ciekawy wyrok wydał, to już nawet nie 2020, a 2019 był bodaj, w sprawie, w której realizowano właśnie na rzecz miasta Łodzi pewną inwestycję. I tam sąd bardzo mocno przejechał się w uzasadnieniu swojego wyroku korzystnego dla wykonawcy po zamawiającym i wrzucił tam parę takich uwag ogólnych, bardzo ciekawych co do tego, jak sąd widzi obecny stan rynku infrastruktury i wskazywał, no, że sądy widzą, cóż, sędzia też człowiek w sekretariacie rozmawia z kolegami i kiedy widzą te wpływające coraz częściej spory ryczałtowe, budowlane na zaprojektuj i buduj, to dochodzą po prostu do wniosku, że nie do końca to jest zestaw narzędzi, który pasuje do dużych inwestycji. Najzwyczajniej w świecie. Także to fajny wyrok, lektura warta przeczytania i wydaje mi się właśnie, że troszkę odbija się echem tutaj w odpowiedziach ankietowanych ta ocena sądu. Jeżeli chodzi o skuteczność, czyli gdzie ankietowani widzieli skuteczność, najskuteczniejszą metodę rozwiązywania sporów, o dziwo może, a może nie o dziwo, były to negocjacje. I jeżeli chodzi o skuteczność, to szczerze mówiąc, ja osobiście odczytuję to w ten sposób, że jeżeli jest wola rzeczywiście po jednej, drugiej stronie, żeby temat rozwiązać, to faktycznie negocjacje są ogromnie skuteczne, ponieważ są szybkie, bezkosztowe, pozwalają na elastyczne podejście do problemu i efektywne jego zamknięcie. Problemem jest to właśnie wola i możliwość i tej często brakuje, dlatego no, nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście wykonawcy wychodzili z założenia, że okej, negocjacje to jest to, co lubimy i to jest to, w czym w większości kończymy nasze spory, ponieważ no, z innych odpowiedzi w ankiecie wynikało chociażby, że nie do końca tak na to patrzą, także wydaje mi się właśnie, że tutaj zagrał ten element, że jeżeli jest wola, to rzeczywiście jest to bardzo skuteczne rozwiązania, a często jednak niestety negocjacje będą tylko elementem przedłużenia tego trzeciego niewdzięcznego punktu. Poczekamy, zobaczymy, później negocjacje, no i w końcu ten nieszczęsny proces sądowy. Jeżeli chodzi o to, z kim się kłócimy, to aż 92% ankietowanych za bardziej konfliktogenny uznaje sektor publiczny. I tutaj autorzy raportu stawiają taką tezę, z którą właściwie się zgadzam, że no, ta konfliktogenność wynika ze specyfiki sektora zamówień publicznych i związanym z nią większą sztywnością działania inwestora, który z kolei musi mieć świadomość tego, że dysponuje pieniędzmi nie do końca swoimi i w związku z tym obowiązują go inne metody wydatkowania niż powiedzmy osoby, która realizuje swoją prywatną inwestycję i wydaje pieniądze według swojego przekonania w najlepszy sposób dla osiągnięcia swoich celów. I pod tym chyba wnioskiem bym się podpisał, że rzeczywiście mocno gra tutaj to związanie zamawiających, którzy widzą no, mocno związane swoje ręce i w związku z tym sporów tych jest zdecydowanie więcej. Ponadto no, mówimy o siłą rzeczy największych inwestycjach, jeżeli chodzi o wydatkowanie publicznych pieniędzy. I
inwestycjach, które powiedzmy eufemistycznie nie zawsze zostały przygotowane z najwyższą pieczołowatością, jeżeli chodzi o wydanie pieniędzy chociażby na badania czy dokumentację projektową. I włącząc te elementy, dostajemy taką bardzo jednoznaczną odpowiedź co do tego, gdzie według ankietowanych jest największe ryzyko kłócenia się. Znowu, nie jest to szczególnie odkrywcze, ale też patrząc czysto pragmatycznie, wydaje mi się, że pozostaje tak naprawdę pogodzić się z tym, że inwestycje publiczne wiążą się i będą się wiązały z wyższym ryzykiem niż te prywatne i z mniejszą elastycznością stron w rozwiązywaniu problemów. I to jest jedno z szeregu ryzyk, które należałoby uwzględnić przy ofertowaniu udziału w takiej inwestycji. Jeżeli chodzi o to, mnie jako prawnika interesujące pytanie, pytanie interesujące, odpowiedź mniej, bo dość łatwa do przewidzenia, czyli kogo przerzucamy nadmiernie ryzykami w umowie? I oczywista odpowiedź tutaj padła: wykonawców z 90%. I cóż, nie jest to, tak jak mówię, nic zadziwiającego, w tym znaczeniu, że też nie przypisując jakiegoś tam zamawiającym niecnego śmiechu i głaskania białego perskiego kota z takim złowieszczym uśmiechem, trudno znaleźć kogoś, kto tworzy kontrakt na swoją niekorzyść. A że tworzą kontrakty zamawiający, no to wyjściowo zawsze trzeba zakładać, że one będą przeciągnięte w ich stronę. Także tutaj większym problemem jest sam stopień tego przeciągnięcia, który jest oceniany no, za nadmierny, i jest to często prawda. Wracamy zawsze do punktu wyjścia, czyli jeżeli wykonawcy są rzetelni, to powinni doszacować ryzyko związane z tym przeciąganiem kołdry na stronę zamawiającego. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w cenie, a jeżeli nie znajdzie, to też nie jest to wielkie pocieszenie dla zamawiającego, bo to jest tylko odroczony problem, który wyjdzie na placu budowy, kiedy okaże się, że wykonawca poczuwa się do dopłaty czy do innych roszczeń związanych z rzeczami, które w jego odczuciu nie są jednak w jego ryzyku, a zamawiający palcem mu pokazuje na postanowienia kontraktu, że jednak są, bo tutaj to wpisaliśmy. Także jak mamy sytuację win-win, to akurat w moim odczuciu jest sytuacja lose-lose. Jeżeli chodzi o to, co jest bardziej konfliktogenne, to bardziej zaprojektuj i buduj, niż buduj. I tutaj znowu mogę wrócić do tego łódzkiego wyroku, właśnie który dotyczył takiej formuły. Tam padło wiele ciekawych uwag. Jedna z nich była taka, że zamawiający troszkę mylnie podchodzą w ogóle do idei tej formuły, ponieważ zakładają, że jeżeli mam projektu i budu i mam do tego ryczałt, to właściwie mogę spać spokojnie. Jeżeli narysuję sobie tam w zarysie jakiś kawałek infrastruktury, to wszystkie pieniądze, które trzeba zapłacić, żeby on powstał, to objęte są moim wynagrodzeniem, które płacę wykonawcy, i to już jego ból głowy, żeby w tym budżecie się zmieścić. I bardzo mocno podkreślał sąd, że nie tędy droga, moi drodzy. Możecie jak najbardziej żądać wykonywania tego, co Was interesuje, ale musi to być bardzo dokładnie zdefiniowane. No, siłą rzeczy przy tej metodzie pracy określenie przedmiotu umowy nie będzie tak precyzyjne jak w klasycznym buduj, ponieważ tam już mamy go określony całą dokumentacją projektową. Niemniej, nawet w przypadku korzystania z zaprojektuj i buduj, opis tego, czego wymaga zamawiający, wykonywany w formie PFU, powinien być precyzyjny i powinien pozwalać na ujęcie tych ryzyk, tych kosztów, które wykonawca powinien założyć, żeby złożyć swoją ofertę jako miarodajną. I tutaj właśnie widać to w ocenie tych sporów, że nie do końca zawsze udaje się przygotowanie tej dokumentacji w sposób odpowiedni, co znowu jest tylko odroczeniem pewnego granatu, który może wybuchnąć na placu budowy.
Kolejnym segmentem, takim problematycznym, nad którym pochylili się autorzy raportu, była waloryzacja. Temat potrzebny i bardzo nośny właśnie w czasach niepewnych kosztów realizacji i w związku z tym potrzeby reagowania na wpływ warunków, w których działamy, na koszty, które są ponoszone. I niemal połowa ankietowanych była zaangażowana w kontrakt przewidujący waloryzację. I tak mówimy raz jeszcze o wykonawcach i z uwagi na akcentowanie przez ankietowanych infrastruktury, nie wiem, czy nie jest tak, że mamy do czynienia po prostu z grupą mocno zaangażowaną w tego typu inwestycje, a to z kolei, też ma swoje znaczenie, ponieważ jeżeli zaprosimy do rozmowy osoby, które współpracują z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad czy z PKP PLK, one jak najbardziej będą mogły powiedzieć o tym, że widziały na oczy klauzule waloryzacyjne, ponieważ ci zamawiający mają swoje własne wypracowane standardy w tym zakresie i nimi operują. A jeżeli chodzi o resztę rynku, szczególnie mniejszy rynek, tak nazwijmy, inwestycje publiczne czy inwestycje prywatne, nie prowadzone przez dużych, zinstytucjonalizowanych inwestorów, no to jeżeli ten wskaźnik byłby tak wysoki także w tym segmencie, to byłoby to bardzo korzystne. Także jeżeli rzeczywiście działa to tak szeroko, to tylko się cieszyć i też pokazuje ten element, że jak najbardziej warto rozmawiać z kontrahentem, z inwestorem, ze zleceniodawcą robót o ewentualnych mechanizmach waloryzacyjnych i o ich ułożeniu. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, wcale nie jest tak, że taki mechanizm waloryzacyjny musi być bolączką jedynie inwestora, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony umówiły się co do tego, jak rozkładają sobie ryzyka i chociażby odnotowany wzrost kosztów dzielą żelaznym 50-50 bądź na jakikolwiek inną proporcję, na którą się umawiają, którą uważają za adekwatne. Także tutaj słowo zachęty także dla wykonawców, inwestorów działających na niższym pułapie, żeby przynajmniej spróbować rozmawiać o tych elementach waloryzacyjnych. Widać, że nie są to zupełnie takie jednostkowe przypadki inwestycji, w których takie rozwiązania są przewidywane. Tym bardziej, że cóż, już przechodząc na grunt nowego PZP, to czy to będzie inwestycja duża czy mała, to przy dłuższych kontraktach takie rozwiązania waloryzacyjne powinny się znaleźć w treści umowy. No i tu jestem ciekaw właśnie praktyki, jak ona przerzuci się na ten ogólny wymóg sformułowania waloryzacji, jak konkretnie, jaki wyraz znajdzie w postanowieniach umów i jaka będzie tutaj praktyka, szczególnie tych mniejszych zamawiających, którzy dysponują mniejszym potencjałem kadrowym, doświadczenia, know-how, żeby układać takie narzędzia, które byłyby możliwie optymalnie działające, ale to czas pokaże. Mimo tego sporego, w moim odczuciu, sporej obecności klauzul waloryzacyjnych, 69% ankietowanych wskazało, że takie klauzule nie odzwierciedlają zmian cen. I tutaj wydaje mi się, że jest mocny wydźwięk nieuniknionego konfliktu w tym zakresie, ponieważ interesy mamy sprzeczne ze strony wykonawcy i zamawiającego w tym zakresie, więc zawsze będzie ta tendencja do przeciągania kołdry w swoją stronę i akurat ta pozycja wydaje mi się, że trzeba by ją oceniać tak troszkę z dystansem i bardziej może być potraktowana jako cenne źródło wiedzy na temat tego, że wykonawcy postrzegają rozwiązania waloryzacyjne jako nieadekwatne, ale nie wnosiłbym z tego od razu, przyjmując z góry, że rzeczywiście jest tak, że powinny być bardziej przesunięte prowykonawczo. Jeżeli chodzi o samą epidemię, to troszkę można wyczytać z raportu, że nauczyliśmy się z nią żyć.
ponieważ o ile w marcu aż właściwie niemal jednogłośnie 98% ankietowanych uznawało, że będzie miała ona negatywny wpływ na realizowane projekty, teraz spadło to do 75%, co nadal jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Niemniej no, nie jest to niemal całość, także wydaje mi się, że już wiele, większa rzesza uczestników rynku budowlanego oswaja się z warunkami, w jakich operujemy od już przez rok właściwie i uczy się, jak prowadzić dalej projekty, mimo tego, że czasy mamy niestety ciekawe. Jeżeli chodzi o też ocenę ryzyka nieukończenia samego projektu, czyli tego najczarniejszego scenariusza, ona z 59% spadła do 45%, czyli znowu no, powiew optymizmu, więcej osób wierzy w to, że udźwignie kontrakt mimo COVID-a, z czego możemy się tylko cieszyć. No i zakładam, że wbrew powiedzeniu nie będzie im dalej w las tym ciemniej, ale im dalej w las tym jaśniej i będziemy no, jeszcze bardziej oswojeni z sytuacją i będziemy sobie lepiej radzili z panującymi warunkami. Tym, co jest wskazywane jako największy problem wynikający z COVID, jest, uwaga, werbel, otrzymywanie pozwoleń bądź decyzji urzędowych. I tutaj, cóż, wszyscy ankietowani jednak palcem wskazują na stronę już nawet nie samego inwestora publicznego, ale na stronę publiczną po prostu, na nasze urzędy, na organy administracyjne, które powinny, czy może inaczej, do których musimy się uśmiechnąć o podkładki papierowe pozwalające prowadzić projekt i konieczne dla jego realizacji, a z którymi no, nie najszybciej możemy się porozumieć, nie najszybciej takie dokumenty możemy uzyskać. Tutaj z pewnością szczególnie początkowy okres mocno negatywnie wpłynął na postrzeganie tempa i na jego obiektywny wymiar, czyli tempo procedowania różnego rodzaju wniosków czy wystąpień składanych przez uczestników procesów budowlanych. Ten ból głowy z organizacją pracy zdalnej urzędów no w moim odczuciu nadal jest mocno odczuwalny i troszkę jeszcze się pomęczymy, zanim dobrniemy do takiego przyjemnej pracy, gdzie mimo zdalnego działania efektywność i tempo rozpatrywania spraw nadal są wysokie. Niemniej no, w tym wątku to szerzej upatruję w pokazania no, z mocnych deficytów, jeżeli chodzi o transformację cyfrową naszej administracji publicznej. Tak bym z tego wybrnął. I tego, że mamy dużo sfer, żeby tak jak wszyscy uczyliśmy się mocno pracy zdalnej i cyfryzacji naszego środowiska pracy, tak widać, że administracja nie jest tutaj wyjątkiem, a można powiedzieć, że dość mocno okopuje się w analogowym świecie i musiała więcej wysiłku włożyć w to i nadal wkładać, żeby swoje działania przyspieszyć i zoptymalizować w tych nowych warunkach działania. Pozostaje liczyć tylko i mieć nadzieję, że będzie sukcesywnie spadała ta pozycja w rankingu problemów. A drugą kwestią też z dużym zasięgiem, tak to nazwijmy, są szeroko rozumiane turbulencje związane z podwykonawcami. Czyli rynek upatruje w tych mniejszych firmach, widzi, że one odczuły bardziej turbulencje związane z COVID-em, co też jest zupełnie zrozumiałe, ponieważ naturalnym jest, że mniejszy podmiot ma większe zdecydowanie wyzwania, żeby poradzić sobie z trudną sytuacją, z jakimiś zatorami płatniczymi, z problemem z pozyskiwaniem nowych zleceń czy realizacją już posiadanych, więc mają mniejszy margines błędu, takie często takie mniejsze firmy. No i to dało wyraz w odpowiedziach osób ankietowanych. Dostrzegają jak najbardziej osoby, które wzięły udział w tworzeniu tego raportu, w udzielaniu odpowiedzi na pytania, wpływ COVID na czas realizacji inwestycji, ale
Nie jest on chyba tak drastyczny, nie oceniłbym go, ponieważ najwięcej respondentów strzela, że projekt przedłuży im się do kwartału. Biorąc pod uwagę szczególnie te wyjściowe podejście, które mieliśmy w marcu, kiedy nie wiedzieliśmy, co się stanie, i zdecydowanie większą dozą niepewności żyliśmy na co dzień. O tyle teraz, biorąc pod uwagę, że jakie wszyscy mieliśmy obawy, już nawet nie chodzi o same kwestie gospodarcze, ale swoje zdrowie i życie, to przyjęcie, że to potężne wahnięcie, którym przyszło nam obcować na co dzień, spowoduje opóźnienie, które zamknie się maksymalnie w 3 miesiącach, to nie wydaje mi się taką najgorszą sytuacją. Podobnie jest ze wzrostem kosztów, gdzie większość ankietowanych uznała, że więcej niż 10% nie przekroczy ten wzrost w relacji do ich założeń wyjściowych, co znowu wydaje mi się wskaźnikiem nie zupełnie jakby nie do zlekceważenia, niemniej jednak niepowalającym, takim nieprzerażającym, jeżeli chodzi o relatywnie do tego, jak bardzo zmieniły się realia gospodarcze w ostatnich 12 miesiącach. Pozytywne akcenty jak najbardziej też są, nie tylko w zakresie tym takiej dość optymistycznym podejściu do wpływu na czas czy koszt realizacji. Aż 63% ankietowanych dostrzega dobrą wolę uczestników budów co do rozwiązania problemów, przy czym 50% ankietowanych wskazuje, że problem, który u nich występuje, to załatwi się zmianą umowy. Także mamy tutaj znowu taką optymistyczną nutę, czyli widzimy, że wszyscy poczuwamy się, taką solidarność wyczuwamy, że okej, znaleźliśmy się wszyscy w problematycznej sytuacji, teraz wszyscy popracujmy, żeby z niej wyjść, czy też dowieść swoje projekty w tej sytuacji. I te ponad połowa ankietowanych, którzy uważają, że załatwią temat aneksem, czyli zakładam, że jakieś tam deklaracje, powiedzmy, padały w tym zakresie, czy też już w ogóle zaaneksowali problematyczne kontrakty, to też jest dobra wiadomość dla rynku i mam nadzieję, że ten odsetek będzie tylko rósł. Ale mimo tych pozytywnych wskazań, aż 95% uznaje, że przez pandemię wzrośnie liczba sporów. I tutaj przyznam, że nie wyczytałem. Być może jest tu kwestia metodologii postawienia pytania, bo kwestia, cóż rozumiemy przez spór. Jeżeli ma być to podejście takie, że sytuacje sporne, czyli mamy problemy związane chociażby z przedłużeniem czasu realizacji czy z wzrostem kosztów i przewiduje się niemal jednomyślnie, że one wzrosną i trzeba będzie o tym rozmawiać. Okej, jak najbardziej ma to wtedy sens. I chyba tak to pytanie postrzegali uczestnicy badania, bo wydaje mi się, że w ten sposób jakby najłatwiej jest to logiczne wyjaśnienie dla rozbieżności pomiędzy tym pozytywnym podejściem optymistycznym dość co do rozwiązywania problemów, a jednocześnie takim mocno czarnym scenariuszem przez naprawdę mocno przyciemnione okulary postrzeganie, jeżeli chodzi o tego, jak wzrośnie liczba sporów. Czyli być może intencją tak naprawdę, która z tego przybija, jest, że okej, więcej będzie problemów, więcej sporów, ale wierzymy, że jakoś sobie z nimi poradzimy. Pomaga może w tym optymizmie to, że kondycja rynku ogólnie jest oceniana jako dobra przez 54% ankietowanych, czyli znowu, szczególnie w kontekście branż, które zostały zdecydowanie mocniej poturbowane koronawirusem, jak chociażby turystyka czy hotelarstwo. Wydaje mi się, że jest to wynik, który pozwala na uśmiech, jeżeli to tak oceniamy stan rynku. I możemy cieszyć się, że w miarę suchą nogą jak na razie, czy może niezbyt mokrą przechodzi budownictwo przez COVID. I rzecz ostatnia, która mnie zainteresowała, to wyzwania, które uczestnicy inwestycji budowlanych widzą w dalszym działaniu. Ze strony wykonawców to
wysuwa się na prowadzenie spadek cen w przetargach przez walkę o kontrakty i związane z tym trudniejsze uzyskanie marży. I to jest rzecz diagnozowane. Badanie było prowadzone było w grudniu bodaj 2020, jeżeli się nie mylę. A to, co było w nim ujęte, no cóż, już się ziszcza, można powiedzieć, ponieważ regularnie w ogłaszanych wynikach przetargów, chociażby przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, widać, że mamy sporo chętnych do budowy infrastruktury, a chętni ci dość konkurencyjnie oferują współpracę Generalnej Dyrekcji, podając ceny mieszczące się w budżecie. Niedawno mignęła mi gdzieś informacja, była bodajże S7, i dwa odcinki tej trasy do realizacji. Na jednym 8 oferentów, na drugim bodaj 11. W jednym i w drugim przypadku oferenci zmieścili się spokojnie wszyscy w budżecie zamawiającego i naprawdę ze sporym zapasem, i to nie licząc o, nawet nie mówiąc o najniższych ofertach, ale o tych najwyższych, które były naprawdę sporo poniżej poziomu, który zamawiający zakładał na realizację inwestycji. Także jak najbardziej to, co było przewidywane w grudniu, rysuje się już i kwestia będzie pewnie, poczekamy i czas pokaże, czy za kilkadziesiąt miesięcy nie będziemy rozmawiali o tych kontraktach i ich pozyskiwaniu, czy jednak nie były to zbyt przeszarżowane działania w celu pozyskania większego portfela zleceń. Inna rzecz, która niepokoi wykonawców, to terminowa realizacja kontraktu w czasie pandemii. Tutaj zgadzają się z zamawiającymi, o tyle, że u zamawiających z kolei jest to główna bolączka, czyli z jednej strony zamawiający obawiają się, czy dostaną ten obiecany efekt prac w terminie, z drugiej strony wykonawcy boją się, czy będą go w stanie zapewnić, ponieważ no, surfujemy po tych falach, których powoli robi się już chyba więcej niż tarcz, które dostaliśmy do tego surfingu. I sytuacja, no, ciężko na chwilę obecną prognozować, kiedy możemy oczekiwać nawet nie poprzedniej normalności, ale jakiejś nowej normalności. I nadal da się, mimo że upłynął już rok w realiach covidowych, nadal da się zauważyć wpływ epidemii na codzienne działania placów budów i na to, jak musiały one zostać dostosowane do nowych warunków. Także te terminowe realizacje kontraktów jak najbardziej wydają mi się uzasadnione obawy co do tego, czy może inaczej mówiąc, nieuzasadnione byłoby stwierdzenie, że skoro mamy już rok za sobą, to temat jest w pełni bezpieczny pod tym kątem. Jeżeli chodzi właśnie o nowe realia, to wykonawcy też podkreślają, no, że mają ból głowy ze zmianą organizacji pracy, czyli przesuwanie na pracę zdalną, ewentualne przetasowania na samych placach budów, szczególnie jeżeli chodzi o budownictwo kubaturowe, żebyśmy nie ściskali sardynek na jednym placu budowy. Te wszystkie elementy musiały zostać uwzględnione przez wykonawców. Ci z większym potencjałem, no, siłą rzeczy poradzili sobie z tym płynniej, ci mniejsi organizacyjnie, no, większe te bolączki mają jeszcze bądź będą mieli. Braki kadrowe nadal są wskazywane przez wykonawców jako coś, co mają na uwadze i co jest realnym problemem, czyli dostęp do wykwalifikowanych pracowników. I ciekawym elementem jest remedium, które wykonawcy podają jako to, gdzie widzą minimalizowanie tych wyzwań i ich negatywnych skutków. I tutaj bardzo często padała dywersyfikacja zleceń, czyli rozszerzmy swój profil działalności tak, żeby jeżeli w jednym obszarze zacznie nam wieść się gorzej, to pociągną nam jako konie takie zaprzęgowe pozostałe obszary działania. Chociaż no, siłą rzeczy jest to znowu bardziej krok dostępny podmiotom o większej skali, prowadzącym większą działalność niż takiego małemu MŚP. Jeżeli chodzi o zamawiających, to oprócz tej terminowej realizacji, o której już mówiłem, no to ich z kolei uwiera
ból głowy co do źródeł finansowania i związana z nimi niepewność, szczególnie jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ no, da się słyszeć głosy właśnie jednostek samorządu, że nieszczególnie czują się pewnie, nie wiedzą, czy i jak inwestować, i czy i jak wypychać dalsze inwestycje, ponieważ nie mają pewności co do tego, na co mogą wydawać swoje środki. To, co łączy w tym zakresie zamawiających i wykonawców, to jest nowe PZP, a czy może raczej obawy z nim związane, bo zarówno ta strona inwestorska, jak i strona wykonawcza odczuwają lęki i niepewność związane z mocną zmianą stanu prawnego i wejściem w życie nowym prawem zamówień publicznych. I da się zauważyć to w praktyce, ponieważ z końcem grudnia mieliśmy wysyp postępowań, aby wypchnąć co tylko się da na starym, znajomym reżimie prawnym. A od początku roku, no cóż, jeszcze się te zamówienia gdzieś mielą i jest ich zdecydowanie mniej. I ciekawy jest dysonans odpowiedzi też co do ryzyka w postaci liczby zamówień. Bo z jednej strony padają uwagi, że obawiamy się o to, że będzie za mało zamówień, i tutaj szczególną bolączką według mnie jest to z perspektywy właśnie mniejszych wykonawców, ponieważ o ile postawiona strategia dużego inwestowania w duże projekty infrastrukturalne jako metodę wepchnięcia pieniędzy w krwiobieg gospodarki, w krwiobieg budownictwa, ma swoje plusy i jest jednym jak najbardziej wartych rozważenia scenariuszy, no to ma ona to do siebie, że ma ograniczony krąg beneficjentów jednak i takie mniejsze podmioty, szczególnie te mniejsze, takie stricte oparte na polskim kapitale firmy, jakieś niewielkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jakieś firmy rodzinne, być może podepną się, jeżeli pasuje do tego profil działalności jako dalszy podwykonawca któregoś tam szczebla drabinki czy podwykonawca na projekt infrastrukturalny i w ten sposób będą próbowały dostąpić tych pieniędzy, które są pompowane. Niemniej no, jest szereg firm, które nie mają takiego potencjału, nie jest to ich sposób działania, które bazowały na mniejszych inwestycjach lokalnych, na jakiejś kubaturze użyteczności publicznej bądź na mniejszych inwestycjach innego rodzaju i one za bardzo na ESK-ach nie skorzystają i obawiają się właśnie, że ta mała liczba zamówień będzie dla nich oznaczała kruche czasy, a z drugiej strony jako ryzyko wskazana jest też zbyt duża liczba zamówień i zresztą słusznie, ponieważ no, przegrzanie rynku może okazać się w skutkach równie problematyczne jak jego niedopieszczenie. I tutaj też kolej właśnie kumulacja dużych inwestycji infrastrukturalnych, o które gra pula stałych zainteresowanych i która potrzebuje, no wszyscy potrzebują tych samych elementów do realizacji inwestycji, jeżeli chodzi czy to o kadry, czy to o dostęp do materiałów, urządzeń i tego typu rzeczy, no to mimo, że teoretycznie na papierze możemy mieć ładną pulę pieniędzy do wypchnięcia w rynek, może zrobić się troszkę zbyt gorąco, jeżeli chodzi o jednoczesne realizowanie dużego szeregu inwestycji. I to tyle, jeżeli chodzi o elementy, które zwróciły moją uwagę przy lekturze raportu. Jeszcze raz, jeżeli ktoś z Państwa szukałby tego materiału, Contract Advisory Services, CAS, raport o sporach budowlanych w Polsce 2020 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii spowodowanej koronawirusem. Z pomocą Google'a bez problemu uzyskacie Państwo dostęp do tego materiału. Patrząc na niego szeroko, to co cieszy, to pewne odpowiedzi, które wskazują, że podchodzimy jednak dość
dość optymistycznie do sytuacji, w której się znajdujemy, że branża budowlana wierzy w to, że udźwignie konsekwencje związane z COVID-19. A to, co jest też wartościowe, no to potwierdzenie takich elementów jak to, gdzie widzimy przyczyny sporów, jak widzimy ich rozwiązywanie i jakie wnioski możemy wyciągać z tego co do działalności na co dzień. Tyle z mojej strony. Nieodzownie zapraszam do kontaktu przez media społecznościowe, do dodawania mnie chociażby do sieci kontaktów na LinkedIn jako Łukasz Mróz, czy do obserwowania moich stron na Facebooku i na Instagramie, gdzie z kolei można mnie znaleźć jako prawnik na budowie. Z rzeczy organizacyjnych, przyznam się, uderzając w piersi, nie wiem, czy będzie słychać, to było to. Zaniedbałem ostatnio działalność podcastową i wychodzę na prostą. Czasy covidowe akurat w tym zakresie też pomagają mi o tyle, że jest większa otwartość na online'owe kontakty, więc będę mógł sobie pozwolić na to, żebyście nie musieli Państwo już słuchać wyłącznie mojego głosu, ale także głosów ludzi, z którymi mam przyjemność działać, bądź którzy również działają na rynku budowlanym, a nasze ścieżki się jeszcze nie przecięły, ale mają coś wartościowego do powiedzenia z perspektywy branży budowlanej. Dziękuję raz jeszcze za odsłuchanie odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro@kancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577-665-077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako prawnik na budowie.